Witam Was bardzo serdecznie. Jest mroźny, ale jak widzicie, słoneczny poranek. Uroczystość świętego Józefa to chyba najlepszy dzień, żeby do Was, bracia, skierować to zaproszenie. Chcę Was zaprosić na niezwykłe warsztaty. 1-2 kwietnia, więc pierwsze 2 dni kwietnia. Nieprzeciętny tato, stań się bohaterem dla swoich dzieci. To są warsztaty dla mężczyzn, dla ojców, dla tych, którzy pragną rozpocząć, może jeszcze bardziej zaangażować się w tą przygodę, niezwykłą przygodę, jaką jest ojcostwo. Dla mnie osobiście ta przygoda zaczęła się po raz pierwszy w takim bardzo zaangażowanym wydaniu 2 lata temu, kiedy podjąłem decyzję o tym, że nie chcę być przeciętnym tatą. Chcę być tatą, który jest znacznie bardziej zaangażowany, który ma znacznie większy wpływ na życie swoich dzieci. I chciałbym z Wami podzielić się tym doświadczeniem, wyruszyć wspólnie w tę wędrówkę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, co zrobić, jak stawać się nieprzeciętnym tatą, jak stawać się bohaterem dla swoich dzieci. Warsztaty, które odbędą się tutaj u nas w Rajskiej Dolinie, w tym naszym domowym miejscu, w rodzinnej atmosferze. Zapraszam Was, panowie, bardzo serdecznie. Na razie opublikowaliśmy tylko plakat, ale sama publikacja plakatu sprawiła, że prawie zapełniły się wszystkie miejsca. Zostało dosłownie kilka wolnych miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Kolejna edycja tych warsztatów dopiero zaplanowana jest na jesień. Będzie to czas wspólnego dzielenia ojcowskiego, będzie to czas zdobywania wiedzy, będzie to czas bardzo praktyczny. Nie chcę tylko teorii, ale chcę, żebyśmy bardzo praktycznie skoncentrowali się na naszym ojcostwie, tak abyś wyjeżdżając z tych warsztatów w sobotę wieczór, abyś miał konkretne narzędzia w ręce, abyś miał konkretny plan na to, jak dalej pracować, jak rozwijać swoje ojcostwo. Zaczynamy w piątek, godzina 17. Spędzimy wspólnie cały wieczór i fragment nocy. O tym wszystkim dowiecie się już na miejscu. A później startujemy o Brzasku w sobotę i aż do późnego wieczora wspólnie będziemy rozwijali nasze ojcostwo, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie.